Dzień dobry wszystkim w nowym dniu, szczęść Boże. Serdecznie pozdrawiam wszystkich i być może zauważyliśmy, że w naszych kalendarzach znajduje się pewnego rodzaju informacja, mianowicie, że jest dzisiaj Dzień Ojca. Dlatego bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich ojców, którzy mogą się cieszyć i doświadczać bycia ojcem. I razem ze wszystkimi ojcami chcę też Panu Bogu podziękować za ten szczególny dar, jakim nas obdarzy. Ponieważ zwykliśmy w życiu duchowym też nazywać Boga naszym Ojcem i słuchać Jego słowa, to również dziś chcemy zasłuchać się w dwa fragmenty Pisma Świętego, które do nas są kierowane. A jest to Psalm 147 i 15 wiersz. On posyła swój rozkaz na ziemię, szybko biegnie słowo Jego. Natomiast drugi fragment to jest słowa apostoła Pawła z drugiego listu do Tymoteusza z rozdziału drugiego. Słowo Boże nie jest związane. No i kochani, pierwsze słowo nawiązuje do dzieła stworzenia, do tego jak Bóg poprzez swoje słowo stwarzał poszczególne etapy, dzień po dniu, w naszym wyobrażeniu pracował i tworzył cały ten okrąg świata, który dziś możemy podziwiać, którym możemy się cieszyć. Namiastkę tego pięknego świata widzimy też za oknem. Dziękuję Panu Bogu za ten cudowny czerwcowy czas, który możemy przeżywać. Natomiast drugie słowo może brzmieć dość tajemniczo. Słowo Boże nie jest związane. Nie zrozumiemy tego słowa bez kontekstu, w którym apostoł je wypowiedział. Skierował je do swojego młodego współpracownika Tymoteusza i powiedział: miej w pamięci Jezusa Chrystusa, który został wskrzeszony z martwych i jest z rodu Dawida według mojej Ewangelii, dla której cierpię niczym złoczyńca aż do więzów. I tutaj mówi, ale Słowo Boże nie jest związane. To niezwykłe, bo apostoł Paweł, który był prześladowcą wyznawców Chrystusa, po nawróceniu pod Damaszkiem doświadcza tej przemieniającej mocy Słowa Bożego. Właśnie w tym Słowie działa. Ono jest źródłem wszelkiej motywacji do głoszenia Ewangelii. Jest gotów dla zwiastowania Chrystusa nawet być uwięzionym. Ale właśnie w chwili uwięzienia doświadcza, że Słowo daje mu poczucie wolności. Wie, że Słowo Boże nie jest niczym związane. To jest też dla nas wspaniałe przesłanie, ponieważ wiemy, że niezależnie od tego, czego byśmy nie doświadczali w życiu, jakie ciężary byśmy nie nosili, jakim grzechem nie bylibyśmy skrępowani, to gdy doświadczamy Słowa Bożego, możemy się w Nim poczuć wolni. Dietrich Bonhoeffer, którego fragment wypowiedzi możemy znaleźć też w naszym przewodniku z Biblią na co dzień, napisał: jeśli trwam w Słowie Bożym, wówczas na manowcach odnajduję właściwą drogę dla siebie, w niesprawiedliwości swoją prawość, w niepewności swoje oparcie, w pracy swoją siłę, a w cierpieniu cierpliwość. Tym wszystkim wspiera nas Duch Boży, Duch Święty. Życzę wszystkim, nie tylko ojcom, ale wszystkim, którzy ufają Panu, żeby w Słowie Bożym doświadczali wolności. Dobrego dnia z Panem Bogiem.